Jest kilku słynnych wrocławskich naukowców, których połączyło zamiłowanie do zjawisk paranormalnych. Jednym z nich jest profesor Jan Pająk, który wywodzi się z Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy tytuł naukowy zdobył on w latach 70. Dzisiaj jest jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polskich ufologów. Profesor Jan Pająk to wybitny specjalista w dziedzinie wspomagania projektowania komputerowego, czyli tzw. CAD. Profesurę uzyskał on na uniwersytetach w Korei Południowej i w Malezji. Aktualnie pracuje i mieszka w Nowej Zelandii. Jego teorie dotyczące UFO są dość ciekawe. Twierdzi on m.in., że Ziemia jest pod okupacją ufonautów, czyli istot poruszających się w pojazdach UFO. Według niego taki stan rzeczy trwa od zarania ludzkości. Teoria, którą propaguje, zakłada, że nasza planeta jest ciągle w kręgu zainteresowania tajemniczych istot, które cały czas są obecne między nami. Niektóre z tych istot są niewidzialne, a część z nich wręcz przeciwnie, z tym, że te widzialne to w większości tak zwani podmieńcy, czyli osoby będące ufonautami, ale udającymi ludzi. Ta część jego teorii jest dość podobna do teorii gadziej rasy, propagowanej przez Davida Icke'a. Tam również pojawia się hipoteza, zgodnie z którą część z ludzi to w istocie nie ludzie, tylko udający Ziemię zmiennokształtni. Ścisły umysł Jana Pająka i politechniczne wykształcenie czyni z niego doskonałego specjalistę w systematyzowaniu wiedzy. Prawdziwą legendą obrosła jego słynna wielotomowa monografia opisująca, w jaki sposób ufonauci poruszają się po powierzchni Ziemi. To on wprowadził pojęcia komory oscylacyjnej czy magnokraftu. Jego teorie co do sposobu napędu pojazdów UFO mogą kojarzyć się z opisami staroindyjskimi i wspominanymi tam pojazdach typu Vimana. Pan Pająk twierdzi, że ufonauci są na Ziemi od co najmniej 40 tysięcy lat. Wcześniej bywali nazywani diabłami lub demonami. Jego zdaniem wiele z religii uważanych za pogańskie również mogą mieć swe źródła w postaci obserwacji boskich, jak się wydawało, istot, które są w stanie zstępować z nieba i wchodzić w interakcję z mieszkańcami. Pająk sugeruje, że mitologia słowiańska i nordycka może być oparta właśnie na takich podstawach. Poza tym jest też twórcą teorii naukowej tzw. konceptu dipolarnej grawitacji. Zakłada on, że większość sił, jak np. magnetyzm, jest dwubiegunowa i na tej podstawie uważa on, że to samo ma zastosowanie do grawitacji. Trzeba przyznać, że ten koncept jest bardzo intrygujący, zwłaszcza że drugi biegun według niego znajduje się w świecie równoległym. Twórca tej teorii twierdzi wręcz, że pole grawitacyjne jest czterowymiarowym polem dipolarnym, którego rzut trójwymiarowy obserwujemy jako monopole grawitacyjne, cokolwiek to znaczy. Pomijając jednak szczegóły tej teorii, należy zauważyć, że dobrym dowodem na jej prawidłowość jest istnienie studni grawitacyjnych, czyli czarnych dziur. Mogą to być obserwowalne łączniki pomiędzy światami. Wtedy grawitacja z naszego wszechświata skumulowana w punkcie w czarnej dziurze miałaby swoją odwrotną emanację w świecie równoległym. Profesor Pająk podjął nawet próbę publikacji tej teorii w prasie naukowej, ale została ona odrzucona. Szczególnie ciekawa jest koncepcja filozoficzno-religijna, którą stworzył profesor Pająk. Jest to bardzo rozbudowana koncepcja zwana totalizmem, opierająca się na istocie moralności. Boga opisuje się w niej jako wszechświatowy intelekt, a wszelkie uczynki nas, ludzi, sprowadzane są do tzw. praw moralnych. W dużym skrócie, złe uczynki powodują zakłócenia w czymś, co zwane jest polem moralnym. Zdaniem Pająka, zawsze dobrze wiemy, kiedy robimy coś wątpliwego moralnie i wiemy też, że prędzej czy później, w takiej lub innej formie, przyjdzie nam za to odpowiedzieć. Totalizm jest koncepcją tak obszerną, że powstała cała monografia opisująca jego założenia. Oczywiście nie sposób streścić wszystkiego, co utworzył do tej pory płodny umysł profesora Pająka. Niewykluczone, że nie wszystkie jego teorie są zgodne z rzeczywistością, ale warto jednak się z nimi zapoznać. Nawet jeśli jesteśmy dalece od uwierzenia w istnienie ufonautów, w najgorszym razie, lektura publikacji Pająka jest co najmniej interesująca.